1 września to data, która kojarzy się nie tylko z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, ale także z rokiem 1939, w którym to Niemcy zaatakowali Polskę. Właśnie tego dnia przedstawiciele władz miasta Otwocka oraz mieszkańcy uczestniczyli we mszy świętej w pamięci wszystkich, którzy polegli tego dnia. Później wszyscy wybrali się na cmentarz, aby złożyć wiązanki przy grobie.